Opuszczamy Podkarpacie, ruszamy w dalszą drogę. Docieramy do wschodniej części województwa lubelskiego, do powiatu włodawskiego. To właśnie tu swoje ekologiczne gospodarstwo towarowe, okrzyknięte jako najlepsze w Polsce w 2015 roku, prowadzą Monika i Robert Kurylukowie. Oboje traktują swoją pracę w gospodarstwie jako życiową pasję. Do gospodarstwa państwa Kuryluków wiedzie nas intensywny zapach. Trafiamy na wyjątkowe zbiory kozłka lekarskiego, inaczej nazywanego walerianą. Wieki temu jego kwiaty były wykorzystywane do produkcji perfum, a części korzenia w medycynie tradycyjnej. Co ciekawe, nazwa waleriana pochodzi od łacińskiego czasownika valere, co oznacza być silnym lub być zdrowym. Obecnie wyciągi z waleriany są zwykle używane do ogólnej poprawy jakości snu. Tymczasem Kurylukowie spełniają swój sen, a raczej marzenie o spełnianiu się na roli. Jest pan już czwartym pokoleniem, które gospodaruje na tej ziemi. Tak, to prawda. Mój pradziadek w roku 1924, jak dobrze spamiętałem z opowieści moich dziadków, przeprowadził się tutaj ze zwartej zabudowy we wsi i tutaj od nowa jakby podbudowali to siedlisko i zaczęli gospodarzyć. Także ja to kontynuuję i jestem dumny z tego. Jak gospodarstwo zmieniło się przez te lata, bo z pewnością zostało przekształcone z rolnictwa konwencjonalnego na ekologiczne? Tak, ta zmiana nastąpiła w 1995 roku. Ja wtedy jako młody człowiek po szkole szukałem dla siebie jakiejś ścieżki życiowej. No i tak się złożyło, że spotkałem na tej swojej ścieżce człowieka, który dużo mi opowiadał o rolnictwie ekologicznym, o rolnictwie biodynamicznym. I tak mnie to zainspirowało, był to tak silny impuls kosmiczny, że stwierdziłem, może to jest droga dla mnie. Początki były trudne? Tak, zdecydowanie. Zapał był ogromny. Ja często mówię, jak ludzie pytają, że miałem wtedy więcej siły niż rozumu i jakoś przetrwałem to wszystko. Był ogromny zapał, natomiast rynku nie było na tą żywność, na te produkty. Naprawdę wtedy trzeba było, że tak powiem, wykuwać to wszystko. Później nawiązałem pierwsze kontakty z przetwórcami w Polsce, też w województwie kujawsko-pomorskim właśnie. I ta pierwsza dostawa surowca. No dzisiaj to tak trochę z uśmiechem wspominam, bo raz do roku żeśmy się spotykali, przeładunek towaru, no i na rozchodne, że tak powiem, no to cześć, do przyszłego roku, tak? A dzisiaj wysyłamy te produkty każdego tygodnia, przyjeżdża spedycja, odbiera. Także no, dużo się zmieniło, naprawdę. To już jest inny świat. Co państwo uprawiacie ekologicznie? No zacznę może od takich dwóch naszych głównych upraw. To jest dynia z przeznaczeniem na pestki. A druga uprawa to jest kozłek lekarski, który uprawiamy w gospodarstwie już 9. sezon. Oprócz tego uprawiamy też orkisz. To jest taka pradawna pszenica. Z tego też robimy mąki. Mamy jeszcze grykę w uprawie, mamy seradelę, roślinę motylkowatą, która nam wzbogaca glebę w azot. Mamy trochę ziemniaków, fasolę czerwoną, redki innej. Widzicie państwo coraz większe zainteresowanie produktami z certyfikatem ekologicznym? Tak, zdecydowanie. W ciągu ostatnich, powiedzmy, 3-4 lat bardzo szybko to wzrasta. Przynajmniej w naszym przypadku. Nie wiem, jak inni rolnicy sobie radzą. Natomiast my no, dobrze sprzedajemy te nasze produkty, nie mamy problemu. W zasadzie to problem jest w tym, że ciągle jest za mało. Konsumenci mówią, dawajcie więcej. Także myślę już, no doszliśmy do takiego etapu, kiedy jest to normalność. Jest to normalny rynek, o którym kiedyś marzyliśmy, że tak może być, a no, teraz funkcjonujemy w tym. Wyobraża pan sobie teraz inne życie niż tu i teraz w tym gospodarstwie ekologicznym? Czy czuje pan, że ma pan taką zieloną misję swoistą swoją? No tak, ja czuję się spełniony w tym, co robię. W dobie, kiedy żywność jest powszechnie dostępna, prawda, no ludzie zapisują się w kolejkę i czekają, kiedy wyciśniemy nowy olej z pestek dyni, kiedy będzie mąka, kiedy będzie ziarno dostępne, tak. To jest piękne. Czy myślał pan kiedyś, co powiedziałby na przykład pana pradziadek na to, co pan teraz robi w gospodarstwie? Tak, myślę. Nawet wczoraj myślałem, przerzucając kozłek lekarski, myślałem, że dziadek czy pradziadek ogromnie by się zdziwili, co ja tu robię, bo wtedy to było nie do pomyślenia. Widłami przerzucało się siano i słomę. W gospodarstwie były zwierzęta,
był w ogóle całkiem inny cykl produkcyjny. Choć w gospodarstwie nie brak sielskich klimatów, dominuje tu codzienna ciężka praca. Nie tylko przy produkcji, ale także przy realizacji zamówień. Pochodzisz z Warszawy, z województwa mazowieckiego. Pamiętasz pierwsze chwile tutaj w województwie lubelskim, na tej ziemi? Co sobie pomyślałaś, że to może być twoje miejsce do życia? Nie, bardzo mi się tu nie podobało na początku. Stwierdziłam, że jest strasznie płasko. Chciałam mieszkać na Sejniszczyźnie, tam były moje pierwsze kroki w poszukiwaniu gospodarstwa. Dopiero po kilku latach, że tak powiem, oswojenia się z ziemią, przede wszystkim też poznania ludzi, którzy tutaj mieszkają, dopiero, że tak powiem, dotknęło to moje serce. Żyjecie w rytmie slow, ekologicznie? Nie. Nie. Żyjemy ekologicznie, ale na pewno nie w rytmie slow. Czasu na taki oddech, refleksję, to tak mamy powiedzmy kilka tygodni w ciągu całego roku, a tak to jest naprawdę od świtu do nocy ciężka praca. Wyszliśmy z taką ideą, zresztą klienci nas troszeczkę do tego też nakłonili, że oprócz sprzedawania surowców, po prostu zaczęliśmy przetwarzać te surowce na produkty gotowe. Między innymi jest to mąka, oczywiście z tych zbóż, które uprawiamy, więc są to mąki orkiszowe, mąka żytnia, mąka gryczana. Potem weszły też kasze gryczane, z pestek dyni tłoczymy olej i jeszcze z orzecha włoskiego również tłoczymy olej. No i to na razie byłoby tyle, no oczywiście są jeszcze takie nieprzetworzone produkty. Jeśli chodzi o konsumentów, kto najbardziej, jaka grupa osób jest najbardziej zainteresowana produktami z certyfikatem ekologicznym? Taką najbardziej grupą, która no jest nam po prostu bliska sercu, jest to grupa osób, które po prostu z przyczyn zdrowotnych. Świadomie z przyczyn zdrowotnych szukają żywności, która będzie ich odżywiać, a nie tylko zapełniać żołądki. Drugą grupą klientów są oczywiście osoby, które z przyczyn takich no, życiowych, którzy wiedzą, że żywność ekologiczna no, jest z różnych, że tak powiem, powodów właściwa, to idą z tym trendem. I tak oto opuszczamy to miejsce pełne pasji. Podczas całego nagrania, chcąc nie chcąc, wdychałam intensywny zapach waleriany. Przypomniała mi się postać Emilii z Nadniemnem, która na swoje skołatane nerwy i bóle głowy, zwane globusem, brała krople. Myślę, że chyba była w nich waleriana. Ja teraz czuję się bardzo spokojna i myślę, że będę głęboko spać.